Dzień dobry, 29 maja 2023 roku. Siedzę przed komputerem i oczekuję dokumentu, prawo jazdy i karta kierowcy. Jednocześnie zastanawiam się nad tym, jak to wszystko przebiega. W którym momencie jest decyzja, że mianowicie aczkolwiek można tą kartę wydać. Jaki jest proces tego wszystkiego? W którym momencie i gdzie znajduje się komputer najważniejszy? Czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, który komputer jest najważniejszy w waszym mieście, jeśli chcecie uzyskać, no zdaliście egzamin, zgłaszacie się do urzędu, na przykład w moim przypadku jest to ulica Przemysłowa 1, składam wniosek, że zdałem egzamin, że mam kwalifikacje zawodowe i chciałbym prawo jazdy wymienić. I okazuje się, że tak naprawdę to najważniejszym komputerem nie jest ten komputer na ulicy Przemysłowej 1 w urzędzie, nie jest komputer w siedzibie fabryki papierów wartościowych, nie jest komputer w ministerstwie. Zgadnijcie gdzie. Możecie w komentarzu napisać, jak myślicie, który komputer zatwierdza tak naprawdę i stwierdza, że można wydać mi prawo jazdy. Oczywiście przez stronę InfoCar możemy sobie złożyć dokumenty, możemy złożyć zdjęcie, podpis oczywiście zeskanowany i tak dalej. Jednak to wszystko jest niczym, jeśli na komputerze, tym, o którym teraz mówię i który macie określić, ktoś nie zatwierdzi, że wszystko jest ok. To taka refleksja, ponieważ właśnie jestem w procesie wymiany prawa jazdy. Oczekuję na dotarcie karty kierowcy i troszeczkę to trwa. Na stronie co prawda jest napisane, że w ciągu tygodnia, ale okej, to jest państwo polskie, to nie jest Estonia, gdzie wszystko jest elektronicznie załatwiane, że gdzie działa e-państwo. U nas nie może tak być, tak podejrzewam, to jest moje prywatne zdanie, że u nas e-państwo nie zdaje egzaminu tylko dlatego, że po prostu bylibyśmy znacznie bardziej sprawni, ponieważ lubimy wszelakie aplikacje, lubimy wszelakie programy, które skracają nam kontakt z urzędem. W zwyczaju takim państwowym państwa polskiego od dziesiątek lat jest to, że musi pojawić się człowiek, musi wypełnić świstek, musi się podpisać, musi po prostu być z czapką w dłoni pochylony i pokorny. Tak to po prostu wygląda. To e-państwo nie funkcjonuje. Co prawda była taka pani minister cyfryzacji, pani Anna, ale została szybciutko wymieniona z względu na to, że chciała iść właśnie w temacie e-państwa w stronę Estonii, właśnie na wzór Estonii, co by tutaj miało po prostu delikatnie efekt, iż bardzo wiele osób w urzędach musiałoby zmienić zawód. I chyba dlatego ją wymienili. Chciała też otworzyć prostą drogę do tego, żeby każdy, kto chce, otworzył swój własny startup w sposób prosty, żeby można było działać w spółce za złotówkę, żeby młodzi ludzie, kreatywni oczywiście, którzy chcą, działali na rynku, ale niestety to wszystko zostało zaprzepaszczone. Pani Anna ze stanowiska musiała odejść i mamy jak mamy. Godzimy się na to, wybieramy na stop tych samych posłów. Oni tworzą, w sumie to nic nie tworzą, tylko głosują za tym, co zostanie im na tacy
podstawione i to wszystko, ale to już jest polityka. O tym będziemy decydować podczas najbliższych wyborów. To by było na tyle. Jak myślicie, w którym miejscu znajduje się i który komputer w procesie zdobywania uprawnień zawodowych odnośnie na przykład kierowcy zawodowego, który komputer jest najważniejszy? Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Miłego dnia.